Cześć, witajcie, ja jestem Staleksi i zamierzam omówić pewną dosyć istotną kwestię, a mianowicie zamierzam poświęcić taki krótszy odcinek tym razem na omówienie tego, co stało się z Gabrielem w Zakłaceniu Miraculum, które dopiero co obejrzałam, skomentowałam odcinek, nie mogę to podsumować w ten sposób, jestem po prostu rozczarowana i postanowiłam zrobić osobny odcinek o tej tematyce, żeby jednak nie przedłużać aż tak na tego odcinka, bo teraz moja mama powiedziała, że wróci za 2 godziny, no to widzicie, no najpierw mi mówi, że będzie o 11, następnie jest za 2 godziny, ale jest to dobrze, bo przynajmniej mogę omówić tą tematykę, jest nagrana ostatnio w tej Miracolu, więc dzisiaj oficjalnie Miracolu z końca, no ale teraz wolno wideo, no zamierzam zrobić lor wideo Lily i to zrazu będzie jutro. Bądź zobacz. Gabriel jest zreformowany. Myślę, że tak można odebrać tą finalną scenę, że Gabriel jest zreformowany. Że zreformowali Gabriela, bo wiecie, no wyraził tutaj swoją prawdziwą motywację Mariny. Płakał, zalał się nad tym, jaki to jest giętny. I to jest chyba najbardziej, a właściwie to nie chyba, tylko na pewno, najbardziej obrzydliwa reformacja, jaką kiedykolwiek widziałam. I patrząc na inne reformacje w owej bajce, jestem pewna, że twórcy nie znają definicji słowa reformacja i nie wiedzą również, na co polega reformacja, na co polega przemiana. Oni tego nie wiedzą. Ewidentnie oni tego nie wiedzą, biorąc pod uwagę to, jak reformowali poszczególne postacie w tej bajce. Ale teraz tak. Tematyka jest skupiona na Gabrielu, więc będę omawiać jego. Bądź co bądź. Wspomnę wam teraz finalną scenę. Za finalna scena z Gabrielem polega na tym, że on ostatecznie dopina swego. Udaje mu się zdobyć Miraculum Biedronki i Czarnego Kota. Więc dopina swego, osiąga swój cel. Może faktycznie zażyczyć sobie czegoś. I życzą on sobie tego, żeby umrzeć i żeby być wraz ze swoją żoną. To jest jego życzenie. I ci twórcy, oni naprawdę coś takiego traktują jako reformację. Dlatego, bo Gabriel powiedział do Marinette coś, ten deseń. Upewnij się, że mój syn zapamięta mnie jako kochającego ojca. Nigdy nie mówmy o tym, kicie stałem. I Marinette tak zrobiła. Marinette naprawdę nie powiedziała Adrianowi prawdy. Nie powiedziała mu, kim naprawdę był Gabriel. Tylko jest, ochciła go bohaterem i jest, Gabriel został uznany za bohatera. Więc tak. W pewnym sensie to jest reformacja. Zdanie twórców oczywiście. Dlatego, bo Gabriel zostaje uznany za bohatera, mimo tego, że niczym sobie kompletnie nie zasłużył na to, żeby być bohaterem. Niczym. Podsumujmy może teraz jego działanie, ok? A więc. Koleś przez wszystkie 5 sezonów dosłownie terroryzował Paryż. Po pierwsze, bardzo często akomanizował Julekę, a za Juleka ma naprawdę taki charakter, że jest faktycznie nieśmiała i faktycznie takie mocne, negatywne emocje mogą na nią bardzo źle wpłynąć, no to on się dosłownie nad nią znęcał. I to jest jedna z najgorszych rzeczy, którą czynił w Miraculum. Druga kwestia. Bezcelne wykorzystywanie Chloe oraz Lily do swoich brudnych, złych celów. Wykorzystywał je, wykorzystywał ich gniew, wykorzystywał ich emocje, żeby osiągnąć swój cel, żeby kontrolować między innymi Adriana. Powód numer 3. Dlatego jego reformacja jest obrzydliwa. Znęcał się nad Adrianem. To, co robił Gabriel, to jest nic innego jak znęcanie się nad Adrianem. I zanim ktoś powie, że on miał swoje dobre momenty, gdy był dobrym ojcem, tja, ile tych momentów mieliśmy? Ja co najwyżej jestem w stanie naliczyć trzy momenty, gdy on faktycznie był dobrym ojcem. Ja tylko wspomnę, że on w jednym odcinku dosłownie chciał go zakomanizować. W jednym odcinku on dążył do tego, żeby zakomanizować Adriana. Jako prosty koszmar doprowadził do tego, że Adrian zaczął mieć koszmary. Ale ktoś wtedy może twierdzić, że ale no słuchaj, no wtedy on nie wiedział, że Adrian to czarny kot. I don't give a fuck about that. Ponieważ jak to was nie przekona, odnośnie tego, że Gabriel nie zasłużył na reformację, to niech przekona was to, że dosłownie zamknął on swojego syna w jakimś lochu w tym Londynie, on zamknął dosłownie swojego syna w jakimś pomieszczeniu i go torturował.
On swojego własnego syna torturował. I robił to odcinek Pset jego śmiercią. Ludzie, reformacja w taki sposób, jak oni to przedstawili, nie działa. Nie można od tak zreformować osoby, która znęcała się nad swoim własnym synem, która dręczyła nastolatki, dosłownie znęcała się nad poszczególnymi nastolatkami. Również kolejna kwestia, dlatego Gabriel jest w rolę. On się znęcał nad tymi krwami, które posiadał. No w pewnym sensie można uznać, że on się też znęcał nad zwierzętami. Tak, on się nad zwierzętami znęcał. I to jest kolejny podpunkt świadczący o tym, jakim on jest potworem. I kolejna rzecz. Był gotowy w jednym odcinku zabić Feliksa. Swojego własnego siostrzeńca był gotowy zabić. Przez cały czas był okrutny, był zły, był zbrodniarzem i ja mam od tak uwierzyć, że on się zreformował? Tym bardziej, że on jeszcze wspominał o tym, że on chce, żeby Adran i Kagami byli razem. On chciał ich zmusić do tego, żeby byli razem i również zdążył do tego, żeby oni byli jakimiś władcami, mimo tego, że oni nie chcą za tymi władcami być. On sam myślał, że wie, co dobre dla Adriana, prawda jest taka, że zdecydował bez jego wiedzy, zmusał go do rzeczy, których Adran nie chciał, dosłownie terroryzował go i traktował go źle. I oni mają celność nazywać to reformacją. Wiecie, jaka jest różnica między Sadweaver a Gabrielem? Bo ktoś mógł powiedzieć, że Sadweaver swoim poświęceniem też się teoretycznie mogła zreformować, no ale nie do końca. Powiem wam coś. W przypadku Sadweaver wiedzieliśmy, że jej poświęcenie po części jest jej manipulacją, żeby w ten sposób wywołać mieszane uczucia u Katry i Adory. Ale wiecie, co mimo wszystko świadczy o Sadweaver i tak lepiej niż o Gabrielu? A to, że ona przynajmniej faktycznie oddała życie za Katry i Adorę. Nawet jeśli tylko po to, żeby je zmanipulować, to w dalszym ciągu oddała za nie życie. Ale czy to sprawia, że ona jest zreformowana? Nie! I twórcy nie dążyli do tego, żeby jej zreformować. Nie taki był cel tej sceny. Nie chodziło o to, żeby zreformować Sadweaver. Chodziło o to, że ona po prostu jest zdolna do tego, żeby nawet w takich chwilach manipulować Adorem i Katrą. Ale nie mam z tym problemu ze względu na to, że ta scena ma sens faktycznie. I ta scena może u nas wywoływać szare emocje. Zróżnicowane emocje, które mają sens. Ale ta scena nie nazwałabym tego poświęceniem. To nie jest poświęcenie. To jest obrzydliwa manipulacja w naszą stronę, żebyśmy mu współczuli. Tym bardziej znał sobie zasadę tego, żeby być ze swoją żoną. Czyli rozumiecie, on wybrał bycie ze swoją żoną, zamiast spędzić te ostatnie chwile z Adranem, to on postanowił, że będzie ze swoją żoną. On was nie tak postąpił. I do tego świadczy o tym, jakim on jest egoistycznym zwrolem. Jesteś egoistą, niczym więcej. I tak ciebie można podsumować, Gabriel. Co, on czuł się jakkolwiek źle w związku z tym, co zrobił? Nie. Nie. Mogę to sobie powiedzieć, że on się jakkolwiek nie czuł źle z tym, co zrobił. On do samego końca był egoistą. Jedyna osoba, która go obchodziła, to jego własna żona. Ale dla swojej żony, mimo tego, że ona nawet tego nie chciała, był gotowy zabić każdego, poświęcić życie każdego, był gotowy nawet poświęcić swojego własnego syna. A miał celność udawać kochanego tatusia, że mu komu zależy na Adrianie. I to jest po prostu obrzydliwe. Dostał swój własny pomnik, mimo tego, że jest złoczyńcą, zwrolem, psychopatą, tyranem, jakkolwiek sobie na owy pomnik nie zasłużył. Ale wiecie, co jest to najbardziej obrzydliwe? A to jest najbardziej obrzydliwe jest w tej scenie, z tym jego poświęceniem rzekomym, że w ten sposób Miracolum chce dać dzieciom lekcję. A mianowicie, pamiętajmy o tym, że Miracolum to jest ciągle bajka dla dzieci. I czego uczy Miracolum w tej scenie z Gabrielem, który
On odchodzi razem ze swoją żoną. Tego ta bajka próbuje nauczyć dzieci. Wybaczajcie waszym rodzicom, którzy się nad wami znęcają. Nawet jeśli na owe wybaczenie nie zasługują. Przecież nawet Adrian jeszcze w finalnej scenie twierdzi, że chciałby być taki jak Gabriel, rozumiecie? Dlatego, bo wmówiono mu, że Gabriel oddał swoje życie w starciu z monarchą, którym sam był, to on stwierdza, że chciałby być tak jak Gabriel. Taka jest właśnie narracja. I to tylko tym bardziej świadczy o tym, jak to zakończenie jest obrzydliwe i również obrzydliwa jest lekcja. Oni dosłownie uczą dzieci, że hej, macie wybaczać rodzicom, którzy się nad wami znęcają. Nawet jeśli na to nie zasługują. Dosłownie taka jest lekcja. I to jest obrzydliwe, bo wiecie, co to oznacza? Wiecie, czego oni również chcą nauczyć dzieci? Że wasi rodzice zawsze są kochani. Że wasi rodzice zawsze chcą dla was dobrze. Że wasi rodzice są skłonni oddać za was życie. Nawet jeśli się na was znęcają i traktują was najgorzej jak się da. Dosłownie tego próbuje to spierdolone zakłócenie nauczyć. Dzieci. Przypominam, dzieci. Nie żeby coś. Ale dzieci, które są ofiarami znęcania ze strony ojca albo matki, może to naprawdę krzywdzić je. Obejdą Miracolum i ta lekcja, ta pseudolekcja, naprawdę ich skrzywdzi. Ale czy Tomasa Astruga to obchodzi? Nie! Nie obchodzi go to! Nie obchodzi go to, jak bardzo Miracolum może kogoś skrzywdzić! Przez to, w jaki sposób jest ta bajka wykreowana. Ludzie nazywają to jego poświęceniem. Ale prawda jest taka, że on niczego nie poświęcił. Sam i tak był umierający. Po prostu spełnił swoje zlecenie. Prawda jest taka, że ostatecznie Miracolum zakończył się w ten sposób, że Gabriel wygrał. Dostał to, co chciał. Rozumiecie? Bajka, w której złoczyńca, który dosłownie terroryzował Paryż, znęcał się nad nastolatkami, znęcał się nad zwierzętami. Taki złoczyńca zwyciężył. Taki złoczyńca wygrał. Dostał to, co chciał. I do tego tym bardziej świadczy o tym, jak to zakończenie jest obrzydliwe. Ale nie byłabym sobą, gdybym nie porównywała tego do Chloe. Narracja twórców wygląda w ten sposób, że dorosły mężczyzna, który jest na tyle dojrzały, że powinien być świadomy, co robi i powinien ponosić konsekwencje swoich działań. Dorosły mężczyzna, zdaniem twórców, zasłużył sobie na reformację. Dorosły mężczyzna, mimo terroryzowania Paryża, mimo znęcania się nad własnym synem, mimo znęcania się nad nastolatkami, mimo tego, że znęcał się nad Pioleką, mimo tego, że znęcał się nad zwierzętami, nad kwami się znęcał. Taki złoczyńca dostaje reformację. Ale Chloe, 14-latka, która owcem zachowywała się źle, ale z czyjej winy ona się źle zachowywała? Pozwólcie, że wam zademonstruję, z czyjej winy. Z jego winy. Z winy tej samej osoby, którą twórcy zreformowali, mimo tego, że jest skorumpowany, mimo tego, że sam korzystał ze swoich skorumpowanych pieniędzy, używał swoich wpływów skorumpowanych, mimo tego, że wcale nie musiał tego robić i sam doprowadził swoją córkę do tego, kim się stała. Bo sam ją w taki sposób wychował, ale oni chcą nam wmówić, że ten człowiek jest zreformowany, że ten człowiek zasłużył sobie na reformację, ale jego córka, którą on sam w taki sposób wychował, że jest zła, no to nie, no to ona już nie jest zreformowana, ona jest zła, macie jej nienawidzieć. Are you fucking kidding me right now? Gabriel, który jest terrorystą, psychopatą, złoczyńcą, on jest zreformowany, ale nie 14-latka, która popełniała błędy przez to, w jaki sposób była wychowywana? To jest dosłownie narracja tych obrzydliwych twórców. I właściwie twórcy idą w taką narrację, że dorośli skorumpowani mężczyźni, dobrzy, mogą się zreformować. Nastolatki, złe do bólu. Oni dosłownie w taką narrację idą. Idą również w taką narrację, że
Nastolatka jest dobra jedynie wtedy, gdy słucha się rodzica. Gdy robi to, co jej rodzice chcą. No bo Maria to ogólnie skreowana na taką posłuszną dziewczynkę rodziców. No i w sumie Adrian też, nie? Z reguły byłby posłuszny wobec swojego ojca, mimo tego, że nie powinien. Chodzi mi po prostu o to, że oni rodziców przedstawiają w dobrym świetle, jakby oni zawsze byli tymi dobrymi, nawet jeśli znęcają się nad swoimi dziećmi, a nastolatki są zawsze złe. Oni do takiej lekcji was jedną są. Taką lekcję dają w Miraculum, a nie z domu, tylko faktycznie dają taką lekcję. I to jest obrzydliwe. Jak oni mogli zreformować Chloe, znaczy, tak, Chloe, chciałbym, Gabriela, jak oni mogli zreformować, to Chloe też do jasnej cholery zreformujcie. I wiecie co? Lailę też zreformujcie, dlatego, bo Laila jest nastolatką. Naprawdę, gdyby Laila była zreformowana, to ja jestem za. Bo Laila jest nastolatką. Lailę można by było zreformować. Ale guess what? Na pewno nie zreformują Laili. Nie ma takiej opcji. I Chloe też nie zreformują. Ale psychopatek, który dosłownie terroryzował Paryż, psychopatek, który narazał tyle osób na śmierć, psychopatek, który znęcał się nad nastolatkami, znęcał się nad zwierzętami, znęcał się nad swoim własnym synem, takiego psychopata oni reformują i jest robią z niego ofiarę. I to jest obrzydliwe. Roxy, napisz sama, co sądzisz na temat jego reformacji. Ja jestem po prostu tym faktem obrzydzona i to tylko tym bardziej sprawiło, że zakończenie w tej bajce jest obrzydliwe. Za chwilę zabieram się za skomentowanie ostatecznego finalnego odcinka. Na chwilę obecną końca to będzie na tyle. Bywajcie.